Dzień dobry. Witam ponownie po dłuższej przerwie. Właśnie w ten weekend zakończyłem realizację dużego projektu zawodowego, więc będę miał w tej chwili trochę więcej czasu na swoje hobby. I więcej filmów pojawi się na kanale. Na początek wracamy do naszej głowicy Elwro. Tą głowicę już wcześniej przystrajałem, jednak nie do końca byłem zadowolony. A z czego? A mianowicie z tego, że współbieżność strojenia nie bardzo mi się podobała. Ponadto zbyt szeroko był przestrajany zakres wzmacniacza WC. A to wszystko robiłem zgodnie z tym schematem. Tutaj mamy właśnie schemat i nasza głowica to jest typ pierwszy według mojego nazewnictwa. Odsyłam oczywiście do filmu na moim kanale. Link ukaże się Wam na górze. I tak, tutaj mieliśmy wstawione rdzenie zespolone około 9 mm. I według pomiarów, które dokonywałem, w przypadku heterodyny taki rdzeń może zostać, bo wtedy mamy mniej więcej po 600 kHz zapasu z obu stron zakresu. No natomiast w przypadku wzmacniacza WC ten rdzeń troszeczkę był przydługi. Skróciłem go o 1 mm, w tej chwili ma on 8 mm i zobaczmy, jak wygląda w tej chwili zestrojenie naszej głowicy. Tutaj mamy oczywiście kontrolę prasy heterodyny odbiornikiem SDR-RTL, który po prostu sobie tutaj obok leży. Do głowicy mamy podłączone urządzenie NWT. Na wykresie mamy 3 linie. To jest początek zakresu 87,5 MHz, koniec zakresu 108 MHz i połowa zakresu 98,2. I takie pytanie do Was. Dlaczego akurat 98,2 MHz? Czy wiecie? A tutaj nam się heterodyna pojawia. I zobaczcie. W tej chwili mamy początek zakresu ustawiony, czyli dół. Dokładnie. Heterodyna jest na 98,2 i będziemy stroili do góry naszą głowicę. Tutaj mamy charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową. Widzimy bardzo ładne wzmocnienie wzmacniacza WC. Zbliżamy się do środka zakresu. W tej chwili ustawimy dokładnie środek. W tym celu przełączymy się odbiornikiem SDR-RTL na środek pasma, ponieważ szerokość pasma, które może wyświetlać ten odbiornik, nie jest zbyt szeroka, tak jak w przypadku TinySA, ale i tak nam tutaj będzie to dobrze wyglądało. Trochę nam to ucieka, bo hamulec nie działa do końca dobrze. No mamy mniej więcej środek ustawiony i zobaczmy, że pik również mamy na środku. Bardzo ładne zestrojenie. Lecimy teraz na koniec zakresu. Przełączymy się na górę. Charakterystyka ładnie nam się przesuwa. Zaraz na odbiorniku pojawi nam się heterodyna. Już jest. Mamy dokładnie koniec zakresu. I jak widzimy, szczyt przypada również na koniec zakresu. Czyli mamy szerokość pasma wzmacniacza WC w tej chwili dobrze zestrojoną. No, ale jak wygląda współbieżność? A w tym celu spadamy tą współbieżność metodą, którą Wam pokazywałem przystrojeniu głowicy oryginalnej. Link też pokaże się Wam na górze. Także odsyłam do obejrzenia tego filmu. No tutaj jakieś zakłócenia nam wchodzą. No i poczekajcie chwilę, przełączę się na pomiar współbieżności. Układ pomiarowy do pomiaru współbieżności mam już podłączony. Zobaczcie, że pojawił nam się wyraźny pik. Ten pik mówi nam, gdzie w danej chwili przy strojeniu radyjka, głowicy powinien być maksimum szczytu charakterystyki przenoszenia wzmacniacza WC. Jak widzicie, mamy początek zakresu i ten pik wygląda, że jest dosyć dobrze usytuowany. Teraz lecimy głowicą do góry. Zobaczcie, w czasie bieżącym, w czasie rzeczywistym widzimy, jak wygląda współbieżność strojenia. Tutaj nam troszeczkę uciekła na prawo, ale w dalszym ciągu jest na szczycie. Teraz dochodzimy do środka zakresu. Sprawdzimy poprzez pomiar dokładny heterodyny. Jesteśmy dokładnie na środku. Pik też jest na środku i szczyt jest w odpowiednim miejscu. Idziemy dalej do końca zakresu. Zobaczcie, jaka ładna współbieżność. Jesteśmy na końcu. Przyłączymy się z odbiornikiem RTL-SDR. Jest heterodyna na końcu. Pik jest na końcu, czyli tak jak powinno być. Tutaj mamy troszeczkę przesunięcie, ale jest mimo wszystko na górze. Także jest bardzo dobra współbieżność. Powiedziałbym, że nawet lepsza niż w tej głowicy oryginalnej, gdzie żeśmy sprawdzali naszą współbieżność. Także widzicie, drogą eksperymentów można naprawdę bardzo porządnie zestroić taką głowicę lampową. Pokażę Wam jeszcze, jak wpływa regulacja kondensatorem C106, trymerkiem C106 we wzmacniaczu WC na naszą współbieżność. Mam w tej chwili ustawione wszystko na środek pasma. Jak widzicie, współbieżność jest też ustawiona na środek pasma, tak jak zalecałem w swoich filmach. I w tej chwili będę kręcił tym trymerkiem. Czekajcie, muszę nacelować. I zobaczcie. W jedną stronę. I w drugą stronę. Oczywiście wracamy znowu na środek. I tak zostawiamy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Jak się podobało, poproszę łapkę w górę, o subskrypcję mojego kanału i zapraszam na kolejne moje filmy.